Jest człowiek, który Tadeusz uważa się za wieszcza narodowego i możecie go nie kojarzyć, a dzieci na pewno to znają. Jak się nazywa? Chodzi o Malika Montanę. To taki raper. Niemiecko-polski raper i autor tekstów pochodzenia afgańsko-polskiego. Paweł odpalił Wikipedię i wie. Powiedział w ten sposób, właściwie napisał. Tak. Uważam, że dla kultury polskiej zrobiłem więcej niż Mickiewicz i Słowacki razem wzięci. Ożeż ty. Więc teraz, żeby udowodnić, że jest tak, jak pan raper napisał, to zacytujemy kilka z jego tekstów. Przepraszam, zmiana podkładu. I proszę bardzo. Razem proponuję panowie, co mój dobry Boże, co tutaj się dzieje, miała być na raz, a zrobiła sobie nadzieję. Ta-dam, ta-dam, i teraz z tacą leci koleś.